23 września w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa w Lwowie-Brzuchowicach odbyła się uroczystość z obrzędem przedstawienia kandydata do święceń diakonatu. Mszy świętej, podczas której kleryk Paweł Beczkalo wyraził gotowość do przyjęcia daru sakramentu kapłaństwa pierwszego stopnia, przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa. Po liturgii słowa odbyła się uroczystość, podczas której kleryk Paweł złożył świadectwo dobrej woli rozpoczęcia przygotowań do otrzymania pierwszego stopnia kapłaństwa i wierności swemu powołaniu do głoszenia dobrej nowiny i służenia Kościołowi Chrystusowemu. Najdorożczy synu, twoi pastor i ta wczytyli, którym doruczono twoje przygotowania, a także insi, jaki tebe znają, dały pro tebe dobre świadczenia, jakomu my pownieściu dowierajemy. Błahosławienia na cього swego sługu, який прагне присвятитися служінню церкві. Просимо Бога, щоб він діяв як слуга церкви, який словом і прикладом має зміцнювати своїх братів у вірі та закликати їх до участі в Євхаристії. Сопричасникам Христових страждань він дарував здоров'я та свободу. Тебе просимо. Wysłuchaj nas, Господи. Błogosławień Ty, Господи Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали вино. І дав своїм учням, кажучи, беріть і їжте з цього всі. Тобі, Боже, Отче Всемогутній, Господи, я недостойний, щоб Ти прийшов до мене. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Бог Отець, Бог Христос.